Część muffinek musi być z kolorową posypką. Bo tata takie robił? No, tęsknię za nim. Ja też, kochanie. Dlatego zrobimy dużo muffinek z kolorową posypką. Żeby było jak dawniej. Już nigdy nie będzie tak jak dawniej. Wiem, synku. Ale poradzimy sobie, bo tata patrzy na nas z nieba i cieszy się, jak widzi, że się uśmiechamy. Uśmiechniesz się? Jak tu się uśmiechać, kiedy łzy same cisną się do oczu? Fajne wychodzą, trzeba zrobić zdjęcie. To leć po mój telefon, leży w torbie. Tylko najpierw idź do łazienki i ręce umyj, bo w lukrze masz. Dobrze. Patrz, Zacia, jakie robimy śliczne muffinki. No piękne, piękne. Co to za wygłupy z tą imprezą? Jakie wygłupy? Patryk się cieszy. 3 miesiące temu pochowałaś męża, a ty już imprezę szykujesz? Mamo, ale to jest impreza dla dzieci. W dodatku nie w naszym domu, a w klubie sportowym. No i co z tego? To, że nie widzę przeszkód, żeby ją przygotować. Ale ja widzę. Powinnaś teraz przeżywać żałobę, a nie bawić się w kaowca. Mamo... Przeżywam! Codziennie! Od rana do wieczora! I w nocy też! No to ja zostałam sama, ja! Rozumiesz? I to jest moja żałoba, o której naprawdę nie trzeba mi przypominać. To, jak przeżywasz ją w środku, to jedno. Ale jak się zachowujesz na zewnątrz, to drugie. Tak nie zachowuje się wdowa. Chcesz, żeby ludzie gadali? O czym będą gadać? O tym, synku, jakie nam piękne wyszły muffinki. Chodź po posypkę.